Pierwszy tak naprawdę luźny, prywatny wyjazd na ryby w tym roku. Z tego co widziałem na mapie rezerwacji, będzie tu dzisiaj chyba komplet. Raczej gęsto, także nie ma tutaj mowy o jakichś tam wymyślaniach, płynie wzdłuż brzegu. Dobra, sprzęt już z samochodu wypakowany, samochód odstawiłem na parking. Z przodu biorę się za poszukiwanie stanowiska. Ograniczam się do łowienia na jedną wędkę. Rozrobię sobie na początek skretinga. A jeżeli chodzi o przynętę, to zaraz coś wybierzemy tutaj z oferty Baton Bajca na ten sezon. Dobra, namoczymy teraz pelecik trochę. Z 2 minutki. A ja przez ten czas uszykuję sobie wędeczkę. Dobrze. Koszyk mam nabity skretingiem. Batonik na łosie i oddaję pierwszy rzut. Myślę, że jak na początek ta odległość, spuszczę może troszkę, oddam trochę żyłki, a zaklipsuję. Musiałem się wspomóc pudełeczkiem, bo nie mogłem się ustawić tutaj z podpórką gdzieś głęboko, także chwilę mi zajmie naciąganie. Dobra, ja się biorę za łowienie. Jeżeli coś się zacznie dziać, na pewno się widzimy. Dobrze, może czekając na pierwsze branie, pokażę też parę smaków ciekawych, takich, którymi pierwszy raz się spotkałem. Na przykład czarna porzeczka, marakuja. Tu fajne połączenie ananas, mandarynka, mango, Coca-Cola. O, tu wiśnia, morwa, o której wspominałem. Cytryna, limonka, bardzo ciekawy też zapach. Tutaj sama wiśnia. Orzech tygrysi, kisłe masło. Banan, także mam w czym wybierać. Ja, tak jak mówiłem, ananas, truskawka. No i jeżeli nic się nie będzie działo, będę szukał zapachu dalej. Także wisienka dała ryba, zakładamy ponownie. Zmieniłem jakiś czas temu kuleczkę, no nic się nie działo. To tak nabijam i wrzucam dalej. Sąsiad obok właśnie holuje rybę. Chwilkę holuje, także rybka fajnych rozmiarów się zapowiada. Oj! No i tak się zdarza. Gracias.
Raz. Co mamy w pozwolu? Karasia. Co? No ale tu blisko. Bardzo bliziutko.